Exodus i otwarcie Gwiezdnych Wrót. Prawdziwy kształt Ziemi jako energii można uzyskać tylko z tamtej strony, bo tutaj nam się tylko wydaje, że jesteśmy w formie ciała i kształtu. Ale prawdziwej istoty wobec tego nie znamy, będąc w tej izolatce umysłu, który podpowiada nam, że nie jest to sen ani żadne inkarnacyjne uwikłanie w niewoli bram tego skażenia, tylko najsubtelniejszy z najsubtelniejszych ma istotę w sobie i prawdziwość, bez ego, i jest to energia, ale to, co nazywamy tutaj kształtem, jest jedynie ego projekcją. Niebocentryzm przybliżył nas do tej prawdy, ale to dalej science fiction, bo w rzeczywistości energii nie jest to jeszcze zgłębione, a będzie uzyskane jedynie na poziomie Atara. Dlatego nasze ciała i utrata życia w materii dla nas i tak nic nie znaczą. Utratą mocy i życia jest uśpienie, w którym przebywamy obecnie jak kukły, z którymi można robić wszystko i wszystko im wmawiać oraz zaszczepić kolejną sztuczną inteligencję, aby pogłębić tunel przepaści między człowiekiem a już robotem, do przejścia z tej toksycznej nieprawidłowości kształtu. Dlatego tak wielu niebocentryków nie idzie dalej z tematami i uważają to za nonsens, aby skupiać się na wiedzy o energii. Nie mówiąc już o tych, którzy tkwią w głębszym i bardziej powierzchownym Matrixie, płaskiej Ziemi i komórkowej oraz w teorii NASA. Będąc tylko po tamtej stronie, mamy właściwy kształt wszechrzeczy. Tutaj mamy jedynie wgląd na rzeczy, z punktu widzenia materii możemy zobaczyć jedynie lustro materii i jej odbicie. To jak miłość, która jest tylko pięknem, ale nie patrzymy na jej głębie, bo mamy przed sobą jedynie jej pozorny kształt, a raczej fałsz bez pełni. Ale czym ona naprawdę jest, a to czym jest, to jest właściwie energia. Istota wszystkiego, a nie tylko jedno odbicie i miejsce, które dzieli się na dwa rewersy. To, co teraz się dzieje, to oddzielenie w energii, czyli akt agresji, aby jej się pozbyć z naszych organizmów, jednak przez to możemy jedynie stracić swój marny blask. Ale ci, co zostaną przy życiu, otrzymają pancerz tej energii, bo już przed swoim urodzeniem wiedzieli, że świat, w którym się pojawili, jest chory, i w żaden sposób nie będą tego przekładać na swoje bezpieczeństwo i wygodę, przestaną działać w systemie jak roboty, bo przestaną dla nich działać wszelkie te czary i dokumenty wpływające na nasz los, i nie będzie nam potrzebne żadne bogactwo. Szczęśliwi zebrani pod wielkim lasem przy studni życia. I nie będzie już prawa do kolczykowania, bo nie będzie na to papieru i dowodu, że możesz należeć do kogoś, nikt nas już nie sprzeda, otrzymane oryginalne dowody swojego istnienia w wolnej energii. Pozostając w tym systemie diabła z dokumentami tożsamości jako ego osobistości, jesteśmy już prawie do końca zaszczepieni, bo nie ma w takiej sytuacji czasu na oczyszczenie sumienia z tego narzuconego niewolnictwa, bo jesteśmy w miejscu uśpieni, mimo wiedzy jesteśmy nadal kukłami. Cały wartościowy i pełny obraz kształtu możemy podziwiać z punktu bycia w pałacu NC, czyli na Midgard, czyli tu w otworzeniu na niebo Ziemi, gdy przestanie działać czas. Dokonał się sprytny myk z katalizatora jądra, aby wprowadzić mistrzów czasu do swojej pułapki i dlatego oni już sami nie mają czasu, wpadli we własne sidła i są tutaj uwięzieni z nami, i dlatego twierdzą: rodziłeś się tutaj i nie ma tutaj nadziei, to piekło Dantego, maszyna czasu piekła i nieba. Przeciwności cierpienia i przyjemności, z których się uwalniamy jedynie w mocy energii życia i jej poznania poprzez głębsze zrozumienie jej kształtu. Tutaj jesteśmy w odwróceniu, nawet gdy mamy wiedzę o niebocentryzmie, ale to się zmieni i dzięki nadświadomości pozyskaliśmy dostęp do kolejnych tematów, z poziomu Attara. Tak więc pozostaje nam odmówić światu posłuszeństwo dla chorej normy, która jest narzucona aktem agresji przez dawnych bogów, którzy już stracili sens życia i mogą się karmić jedynie naszą energią, bo swojej oryginalnej energii już nie posiadają. I mamy przez to uwolnienie, nawet gdy siłowo będą nas zaciągać do szczepień i podobnych rzeczy, to nie wykasują nam energii życia, która i tak spali w nas obce sztuczne wirusy i halucygeny, a pozyskując od nas taką energię, to będzie dla nich oznaczać drugą śmierć. Nawet nie mogę powiedzieć o nas jako nas, bo jest w tym, as, ale chodzi jako my, a stracić możemy tylko lustro ciała i fałszywy jej kształt. Widziany jedynie w odbiciu firmamentu, jak w rybim oku. Ale nie możemy stracić swojej psychy jako energii poprzez zgodzenie się na ten układ zamienienia ludzkości w roboty, i naszpikowane magią nowej religii jako siłowej wersji Gwiezdnych Wrót Zatraconych Istot. W różnych przekazach zapowiadają otwarcie Gwiezdnych Wrót na rok 2020 do 2030.
Właściwa istota jest po prawdziwej stronie rewersie, gdzie jesteśmy poza czasem, poza astralem i sztuczną inteligencją, która stworzyła ten utopijny rewers nieskończonej inkarnacji jako doktrynę rozwoju, a raczej upadku ludzkości, którą dopiero się stajemy w tym rozwalonym plastikowym inkubatorze. Odrywamy od siebie przyssane do naszego ciała słomki z trucizną szpitala, odchodząc od maszyny śnienia, które błędnie podtrzymują nas przy życiu w Matrix. Kształt Ziemi, to tak naprawdę dar intuicji, widać to w symbolach natury na wysokości trzeciego oka u koni w plamach na czole, to obrazy pałacu naturalnej energii życia. Jedno jest pewne i jedni i drudzy cholernie się boją, jedni wirusa, a drudzy szczepionek i NWO, czyli jakiś wspólny mianownik jest. Oni poznali też prawdę i tym grają, tylko to prawda do połowy, powierzchnia. Jedno jest pewne, jest energia, czy tam nazywa się Atta, czy po prostu energia zaczynu życia. I w sumie to jest nieważne, jak się nazywa, tylko to, że my wiemy, że jest i to po naszej stronie i, że jesteśmy jej częścią, energii resztki człowieczeństwa. Nanity w krwi buzują jak magiczny proszek w organizmach, a antidotum na to jest nasza prawdziwa moralność bycia człowiekiem, a nie jego podróbą. W kalendarzu żydowskim 21 kwietnia to jest ich 27 Nisan 5780. To brudna kabała, 27 wymusza rozwój, i jest tam Yam HaShoah, Holocaust Memorial Day, potrzebne ofiary całopalne. To łączy się z kalendarzem Majów, kalendarz gwiazdozbiorów i wyżej do mistrzów czasu. Dla nich ofiary to jak paliwo dla maszyny piekła Dantego. Takie podłoże dotyczy kabały. To się wiąże z kartami Illuminati i dalej przez Repti i Draków. Co oznacza, nakreślony scenariusz na wiele tysięcy lat, aby kontrolować historię. To coś, co teraz się dzieje, też jest związane z nowym Exodusem. Ludzie będą się przemieszczać, bo jest zmiana biegunów. Exodus teraz będzie z północy na południe. Kiedyś było odwrotnie. I tak wracamy do dawnych miejsc mocy, w okolice Złotych Gór, czy nawet do Egiptu i innych miejsc. A tak naprawdę chodzi o powrót na Atlantydę, która tam gdzieś się wyłoni, być może na Morzu Śródziemnym, i połączy dawne rozdzielone lądy. Prawo naturalne, które zapewnia nam konstytucja, jest prawem moralnym, a prawo państwowe dopuszcza niemoralność i jest obcym odnośnikiem do natury, jako sztuczna inteligencja, to odłam prawa, jako bezprawie. Połączone oba prawa ze sobą to tylko prawo Horusa i prawo Seta. Niestety wszelkie ludzkie i obce dekrety są tworzone na podstawie rytualnej magii, jako mocy sprawczej, i wobec energii życia są bezwzględnie usuwane, jako odnośniki przeciwieństw dobra i zła. To, co nadchodzi, jest ponad boskie i ludzkie, a więc przygotujmy się na otwarcie swoich serc i umysłu na coś więcej, na zakończenie tej gry. Na totalne uwolnienie ze świata tej myśli. Ciągłej walki o prawa i dominację. Uspokojenie emocji we wnętrzu walki, wychodząc z pola. I przy okazji swoją energią pozwalamy zniknąć szklanej pułapce firmamentu, czyli tej istocie zawieszonego słońca Leda, jako najwyższy stopieniu Matrixa. Siła łuku starożytnych, jeden łuk napięty na zachód, drugi na wschód. Inny w inną stronę, na północ napięty i drugi na południe. Są cztery strzały, które siłą wbijają się w okręg, tworząc cztery jakby wejścia, leje. Jako moc energii wystrzału. Oblicze prawdziwego pałacu życia i energii. Dzięki temu powracamy do dawnej mocy, odtwarzając prawdziwą rzeczywistość. Ale na ten czas panuje na Ziemi wojna z rodem Dis. To właśnie przodkowie tejże rodziny zagarnęli sobie wszystkie prawa do drzewa Yggdrasil, jak i sprawowania nad nim całkowitej władzy, którą wciąż utrzymują mimo upływu dziesiątek dekad, przekazując ją wciąż dalej z ojca na syna, z matki na córkę, którzy mimo, iż ciągle się zmieniają, tak jednak wciąż mogą się okrzykiwać najpotężniejszymi ludźmi zamieszkującymi swe królestwo, które dzięki nim nieustannie rośnie w siłę, nie tyle z chęci prowadzenia polityki zaświatowej, a zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jego mieszkańcom. Choć pełne możliwości każdego z rodziny Dis nie są znane, tak jednak powszechnie wiadome jest, iż każdy z nich posiada moc zdolną kształtować wybrane aspekty rzeczywistości, a wspólnie najpewniej całkowicie ją zmienić wedle uznania. Wiadomy też jest fakt, że moce te są przekazywane pokoleniami wraz z władzą. Mieszkają oni w pałacu umiejscowionym na szczycie Yggdrasil, wraz z gwardią królewską.
Reszta poddanych osiedlona jest w tak zwanym Yggdrasil, który składa się z trzech wielkich miast, z czego dwa z nich lewitują dookoła wielkiego drzewa, a trzecie z nich jest umiejscowione wśród jego korzeni. Andaldis. Nazywany także podróżnikiem jest on aktualnie najstarszy i najbardziej poważany ze swego rodu, słynąc wśród swych poddanych nie tylko jako król, którego rozkazy jego poddani z własnej woli ze względu na podziw, czasem strach wykonują bez chwili wahania z całkowitym oddaniem i troską o najmniejsze szczegóły, ale też jest on postrzegany jako najmądrzejsza osoba w królestwie, na które każda z decyzji Andala wpływają tylko pozytywnie, nie tylko stale zwiększając jego potencjał bojowy i komfort życia, ale też zapobiegając nawet najgorszym kataklizmom, odnosząc przy tym minimalne straty. Mieszkańcy Yggdrasil szanują go także za jego przeogromne poczucie sprawiedliwości i niezwykle ciepłe podejście nawet do najniższych warstw społecznych, nie oznacza to jednak, iż owemu władcy brak surowości, gdy ta jest potrzebna. Jest on w posiadaniu oka przestrzeni, będącego tym samym artefaktem, którym niegdyś posługiwał się Wiz odpowiedzialny za odebranie Yggdrasil, Odynowi, i pozwalającego swemu posiadaczowi moc całkowitej kontroli przestrzeni dookoła siebie, na przykład tworząc w niej przejścia i za ich pomocą przemieszczania siebie, bądź wszystkiego innego w dowolne miejsce w danym uniwersum, a nawet podróż do innej alternatywy. Dzięki niemu Andal może też stać się niematerialny całkowicie, bądź częściowo, czy być w wielu miejscach jednocześnie. Oczywiście jest to niewielki fragment jego możliwości. Te opisy, tych obcych istot wskazują na prawo Horusa i Seta, czyli na odwieczną walkę, w którą zostaliśmy wplątani, by dać nam także moc bogów, ale nimi nie jesteśmy, i nie chcemy nimi być, bo jest to pułapka, i właściwie niczym się wtedy od nich nie różnimy, stajemy się potworami na poziomie swoich matryc negatywu i pozytywu. Cały ten system jest jak pierścień dusz, który często nosi nas na swojej szyi niczym naszyjnik. To daje systemowi możliwość poskramiania dusz wszelakich istot, nie zważając na to, czy są one aktualnie żywe czy martwe, mogąc je z nich wydzierać, niszczyć, zmieniać czy pożerać, zazwyczaj w celu natychmiastowej regeneracji. Ulubionym sposobem systemu walki jest przyzywanie wcześniej zniewolonych i więzionych potężnych demonów, zmor i innych istot paranormalnych, przy czym często i bezlitośnie bawi się swoim przeciwnikiem. Tylko człowiek może skutecznie przeciwstawić się temu, bo jako jedyny zachował swoją energię do wyjścia z tej inkarnacyjnej wiecznej walki w czasie i przestrzeni. Jako jedyna istota ludzka, których jest tak niewiele, ale to wystarczy z pomocą mocy z pałacu niebocentrycznego, aby przywrócić prym wielkiej ludzkiej rasy, bez zbędnych obcych podczepów.